Rozkazu nam jasno oświeconego króla Robala III zakazuje się sranie i sikanie oraz wypróżnianie się w miejscu publicznym. Kto złamie dekret króla, zostanie rozstrzelany w koszarach wojskowych. Witaj, mój druhu, gdzie mamy teraz załatwiać te sprawy fizjologiczne w mieście? Na twoim miejscu nosiłbym pampersa w majtkach. Co kurzma, jestem dużym facetem, a nie jakimś oseskiem. Według władzy wykonawczej teraz wszyscy mieszkańcy jesteś oseskami i musimy nosić pampersa w majtach lub pieluchę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Co dziecko sprowadza ciebie do mnie? Ojcze, mam problem. Przez dekret króla nie możemy srać i lać w mieście. Słyszałem o tym, jestem bardzo szczośnięty tym. Co zamierzasz zrobić tym? Udam się osobiście do Chobara, aby zmienił postanowienie swoje królewskie. Rozumiem, ojcze. Wasza zasrana wysokość, proszę was, abyś zmienił dekret swój królewski i pozwolił ludziom na sranie i sikanie oraz wypróżnianie fizjologicznie mieszkańcom Chorinis. Milcz, durniu, kto ci pozwolił tak się odzywać do mnie, Cwelu? Wielmożnie, przepraszam ciebie, jak się poczuliście urażeni moimi słowami. Cóż, wspominałeś o moim dekrecie, mogę go zmienić, ale przyprowadź mi ładną dziewczynę mi na noc, aby mi dobrze zrobiła, bo inaczej nici. Nie mam wyboru, niech tak będzie, o godzinie 20 będzie u ciebie panienka w komnacie.